Witam wszystkich. W tym filmiku chcę Wam pokazać, jak w prosty sposób zaprogramować za pomocą kabla USB swoje radio Voxum. Czy tam nawkom też to powinno działać w niektórych modelach, w zależności jakim programem dysponujemy. Pierwszą rzeczą, którą potrzebujemy, to jest na pewno sam radio telefonu. Potrzebujemy również kabla USB do programowania z wtykiem Kenwood. Kabel możemy kupić na Allegro, w innych portalach aukcyjnych, znajdziemy go również w sklepach z radiotelefonami oraz akcesoriami do nich. Możemy również wykonać we własnym zakresie, jeśli ktoś ma taką smykałkę do elektroniki i się na tym zna. Kolejną rzeczą, jaką potrzebujemy, to jest program, a właściwie sterowniki, które musimy zainstalować na naszym komputerze, tak aby komputer zobaczył nasz podłączony kabel USB z radyjkiem w odpowiedni sposób, bo inaczej Windows wywali nam błąd, że urządzenie nie może być zainstalowane, albo coś tam, albo coś tam. Wiecie, o co chodzi? Program ten, wszystkie programy, które będą Wam potrzebne, aby to zrobić, znajdziecie pod tym filmikiem. Pamiętajcie o tym, że inny może być program do Windowsa 7, XP czy MacOSa. Wszystko będzie pod filmikiem. I ostatnią rzeczą, jaką będziemy potrzebować, to program do naszego radia, aby można było nim zarządzać. Czyli tak, po pierwsze, bierzemy sobie nasze sterowniki i je instalujemy. Tutaj ten sterownik akurat pobierałem z jakiejś strony, nazywa się USB Vista 09, pomimo że mam Windows 7, to na stronie był opisany, że pasuje do 7 i Visty. Nie wiem, jak to jest, ale niby tak jest i u mnie to działa. Podam Wam wszystkie linki pod to, sobie dokładnie dobierzecie. Klikamy na to. Rozpocznie się tam proces instalacyjny, wszystko potwierdzimy. Na koniec możemy zresetować komputer, aby system uruchomił się ponownie z nowymi sterownikami. Teraz nie będziemy instalować, bo już to zrobiłem wczoraj. Następną rzeczą, jakiej będziemy potrzebować, to odpowiedni program do naszego radia. Niestety poprzednie wersje programu nie będą współpracowały z tym radiem, czyli jeśli mamy jakiś wcześniejszy program typu KGUVD1P czy KGUV2D, to są programy do starszych typów tego radia i one mogą jedynie wylądować w koszu. Nam jest potrzebny program KGUVD PV2,5K. Czyli zabieramy się za to, co jest nam teraz potrzebne. Pierwszą rzeczą jest podłączenie kabla USB do komputera. Oczywiście kabel nie chce wejść, trzeba podejść do komputera. Co tu się stało? Jest. Kabelek podłączony. Teraz bierzemy nasze radio. Otwieramy tutaj taką pokrywkę, zaraz pokażę, zaślepkę. Można ją oczywiście odkręcić, jeśli ktoś będzie korzystał ze słuchawek. O, tutaj otwieramy i podłączamy kabelek. Ten sposób.
prosty sposób. Teraz możemy włączyć radyjko. I następnie odpalamy nasz program. Teraz ważne, abyśmy wiedzieli, do którego złącza jest podpięte radio. Ustawiamy communication port. U mnie w tym przypadku jest to port 4. Zatwierdzamy. I jeszcze raz pokażę, nie było widać. To jest ta tutaj ikonka tego kabelka, albo communication port na pasku. Klikamy to tutaj, zaznaczamy czwóreczkę. Teraz read from radio. Czyli połączy nam się z naszym radiem. Dostaliśmy potwierdzenie, że odczyt zakończył się sukcesem. I teraz tak, z tego poziomu możemy programować sobie wszystkie częstotliwości. Możemy to zrobić już wcześniej, sobie rozplanować tą listę, zapisać ją w pliku, w dowolnym folderze, a następnie zapisać w radiu po podłączeniu dopiero. Ja sobie to już przygotowałem wcześniej, jeszcze pokażę tutaj ciekawostki. Możemy sobie wyedytować wiadomość powitania na dowolną. U mnie jest to na przykład farsa. W tym miejscu mamy możliwość zarządzania większością funkcji w radiu. Oczywiście możemy to robić też z poziomu menu radio. Radio telefonu, jeśli kogoś to razi. Teraz tak, weszliśmy tutaj. Otwieramy sobie file. Czyli popularny u nas po prostu plik. Open. I u mnie to było na dole. W tym. I mamy tutaj częstotliwości PMR. To są wszystkie częstotliwości. Tutaj wpisujemy częstotliwość. Tu nam ją ponowi na drugim zakresie, a w tym miejscu będziemy mieli możliwość nazwania tego w dowolny sposób. Czyli możemy nazwać PMR1, ale możemy też nazwać sobie stacja numer 1, babcia, dziadek, brat, czy nasz kolega, który będzie na danej częstotliwości odbierał i nadawał. Gdy wszystko sobie sporządzimy taką listę, tu możemy tworzyć bardzo dużą liczbę, z tego co pamiętam 199 komórek jest pamięci, dobrze pamiętam. I następnie write to radio, czyli po prostu wysyłamy wiadomość do naszego radyjka. Tak by wszystko się na nim zapisało. Na dole widzimy pasek, który się ładuje. Radio w tym momencie odbiera. Widzimy naprzemienne miganie diod. Gdy wszystko zostanie zakończone, radio tam się wewnętrznie jakoś zresetuje. Otrzymamy informację, że zapis ukończony, właściwie wpis ukończony i wszystko jest już w tym, jeśli chodzi o to, gotowe. Zamykamy sobie program. Odłączamy nasze radyjko. USB. Odpalamy sobie menu. Zmienimy sobie metodę. Zamiast częstotliwości przejdźmy na nazwy kanałów. I teraz mamy, nie wiem, nie widać, PMR1. Zmieniamy sobie PMR2.
Teraz możemy sobie odpalić. Naszą starą PMR-kę wysłużoną już na drugim kanale i sprawdzić, czy działa. Działa. To by było na tyle. Jeśli macie jakieś pytania, zadawajcie je pod filmikiem. Komentujcie wasze uwagi. Pozdrawiam was wszystkich. Cześć.